Ojcze, w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa. Sięgamy po wspaniałe Twoje żywe, cudowne Słowo i bardzo pragniemy, abyś dzisiaj to Ty mówił, a nie człowiek. Nasze uszy, nasze serce niech będzie przed Tobą całkowicie otwarte, pokorne, pełne bojaźni, dlatego że sięgamy po Twoje Słowo. Modlimy się, abyś dzisiaj nas nakarmił, aby starczyło nam sił na nadchodzący tydzień, na kolejne dni, abyśmy w sile tego pokarmu mogli iść. Twoje Słowo jest chlebem, pokarmem. Chcemy się dobrze odżywić dzisiaj, aby móc wydawać owoc w dalszych naszych wędrówkach. Panie, daj nam mądrości. Sprawa, aby wszystko było jasne, czytelne, właściwie wyłożone. Niech każdy znajdzie dzisiaj słowo od Pana dla siebie. W imieniu Jezusa. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za to, że mogę uczestniczyć wspólnie z Wami w tym ważnym wydarzeniu dzisiaj w Ustroniu, w zborze w Ustroniu, gdzie przeżywacie wspaniały czas. Cztery osoby się chrzczą, a więc w posłuszeństwie za Panem idą, ale życie to nie chrzest. Życie to kolejne dni. To dni pełne posłuszeństwa, pełne poddaństwa i wzrostu. Nie każdego dnia się chrzcimy przecież. To jest wspaniały dzień, ale potrzebujemy pokarmu, iść dalej, naprzód i tego również życzę dzisiaj Wam, kochani, którzy przyjęliście chrzest. Bardzo serdecznie pozdrawiamy ze zboru w Czechowicach-Dziedzicach. Niektórzy z Was już nas zdążyli odwiedzić, z czego się bardzo cieszymy i dziękujemy. Również ostatnio był nasz pastor tutaj w zborze, przekazał nam bardzo wspaniałe informacje. Dziękujemy Wam za Waszą hojność, za Wasz datek, bardzo zresztą potrzebny dla nas w tym szczególnym czasie. Także bracia i siostry Was pozdrawiają, cieszą się i bardzo Wam dziękują. Kochani, a ja chciałbym już z Wami przejść teraz do Bożego Słowa i fragmentem, który będziemy rozważać i moim usilnym staraniem, dlatego że będziemy rozważać tekst ze Starego Testamentu, będzie tym usilnym staraniem właściwie ten tekst wyłożyć, aby każdy go właściwie zrozumiał. Jest to tekst, który zawarty jest w księdze Ezechiela, będziemy czytać 33 rozdział. Wspólnie razem, ja będę chciał przeczytać tekst, jeśli zechcemy to śledźmy ten tekst. Ja natomiast spróbuję płynnie przejść przez to, co tutaj zostało przez proroka Ezechiela zapisane. Pan skierował do mnie słowo tej treści, synu człowieczy. Przemów do swoich rodaków, powiedz im, przypuśćmy, że na jakiś kraj sprowadzam miecz. Mieszkańcy tego kraju wybierają spośród siebie kogoś, kogo stawiają na straży swoich granic. Strażnik zauważa nadciągającą armię, dmie wróg i ostrzega lud. Kto wyraźnie usłyszał głos wrogu, lecz zlekceważył przestrogę, to gdy zostanie zabity, może winić sam siebie. Usłyszał wróg, zlekceważył przestrogę, ponosi winę za przelew własnej krwi. Strażnik ostrzegł, dlatego ocali swe życie. Jeśli natomiast strażnik dostrzegł nadciągający miecz, ale nie zadał wróg i nie ostrzegł ludzi, to człowiek zabity przez wroga ginie, wprawdzie z własną winą, jednak za jego krew będę rozliczał strażnika. Otóż, synu człowieczy, ciebie postawiłem na straży domu Izraela. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeżesz ludzi w moim imieniu. Gdy mówię do bezbożnego grzeszniku, czeka cię pewna śmierć, a ty nie przemówisz, nie spróbujesz go odwieść od jego postępowania, ten bezbożny umrze obciążony swą winą, ale ty będziesz musiał rozliczyć się z tego. Jeśli go jednak ostrzeżesz i wezwiesz do zmiany postępowania, a on to zlekceważy, to umrze obciążony winą, a ty uratujesz swe życie. Synu człowieczy, powiedz też do domu Izraela, przyglądając się sobie, mówicie, tak, ciążą na nas nasze nieprawości i nasze grzechy, a my z ich powodu gnijemy, albo uchodzi z nas życie, albo giniemy. Jak mamy dalej żyć? Otóż powiedz im, na moje życie, oświadcza Wszechmocny Pan, śmierć bezbożnego człowieka nie sprawia mi przyjemności. Zależy mi raczej na tym,
by bezbożny odwrócił się od swojego postępowania i żył. Zawróćcie więc, zawróćcie ze swoich niegodziwych dróg. Dlaczego macie umierać domu Izraela? I może jeszcze jeden werset tylko, a raczej jedno ostatnie zdanie wersetu 20 tegoż samego rozdziału. Posłuchaj domu Izraela, każdego z was osądzę według jego postępowania. A więc to jest tekst, który chciałbym dzisiaj wspólnie z wami rozważyć. To jest jeden z najbardziej popularnych tekstów Starego Testamentu i wielokrotnie czytelnicy Nowego Testamentu potrafią znaleźć ślady tych myśli w przesłaniu nowotestamentowym. Iż człowiek winien jest śmierci, zapłatą za grzech jest śmierć, Bóg wzywa do opamiętania, pokuty, ślady tych właśnie myśli, które tu zostały spisane, niejednokrotnie wychodzą z ust nowotestamentowych głosicieli, kaznodziei. Ta wypowiedź proroka Ezechiela objawia jakąś część tylko natury Boga siedzącego na tronie. Po pierwsze, tą częścią natury Boga jest choćby fakt, że Bóg ma prawo egzekwować jakość życia człowieka i jeśli ona nie odpowiada jego standardom, wyciąga z tego konsekwencje. To jest naturalna postawa Boga. On ma prawo. Dlaczego? Bo świat, w którym żyjesz ty i ja, to jest jego świat, jego prawa, jego zasady, a on jest święty. Taki jest świat, w którym żyjemy. Więc on ma prawo wyegzekwować jakość życia od człowieka i wyciągać z tego konsekwencje w postaci śmierci. Po drugie, jego uniwersalnym pragnieniem, pomimo tego, że jest święty, że ma prawo egzekwować jakość życia od człowieka, jego uniwersalnym pragnieniem i wolą jest, aby człowiek odwrócił się od swojej bezbożności i przez to zyskał życie w darze. A więc to też jest pewna część jego natury objawionej w tym tekście. Dlatego też zrobił dla nas absolutnie wszystko, co wcześniej postanowił, aby było wystarczające, a więc posłał swojego Syna dla ciebie i dla mnie na ten świat, aby ten przyjął gniew z jego ręki zamiast ciebie i mnie. Dokończywszy dzieła, pozwoliwszy na to, aby te metalowe gwoździe przebiły jego dłonie, stopy i w końcu Bóg, dokonawszy życia, zapłacił za ciebie i za mnie, żebyśmy dzisiaj mieli szansę, nadzieję i wiarę w to, aby żyć, jeśli tylko my opamiętamy się z naszych win. Po trzecie, co jeszcze zostało objawione w tym tekście? W związku z tym Bóg ustawicznie bez przerwy posyła swoje słowo i ostrzeżenie dla ludzi. Wzbudza szczególnych ludzi, tak jak starotestamentowi prorocy, jak nowotestamentowi kaznodzieje, jak dzisiejsi głosiciele, dzieci Boże, którzy idą przez ten świat i zwiastują Ewangelię Jezusa Chrystusa, która jest przecież ostrzeżeniem przed nadchodzącym sądem, a z drugiej strony ratunkiem dla tych, którzy giną. Po czwarte, objawiona jest też tutaj i natura człowieka, z którą Bóg bezwzględnie się rozprawia w tym tekście. Mianowicie człowiek tkwi w bezbożności, dopóki jej z pełnym przekonaniem nie porzuci. Jeśli tego nie uczyni, jak powiada Pismo Święte, winien będzie śmierci. Kochani, to jest trudny tekst, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których żyjemy. Nie lubimy takich tekstów. Jakkolwiek na ten tekst nie popatrzymy jednak, chcąc być pokornym wobec Boga, to coś, co przemawia z największą siłą z tego tekstu, można by było określić takim oto zdaniem. Istota ludzka, a więc ty i ja, odpowiedzialni jesteśmy przed naszym Stwórcą za swoje czyny oraz jesteśmy wzywani do porzucenia naszej bezbożności, a więc bezbożnych uczynków, niegodnych uczynków.
I generalnie patrzymy na ten tekst i myślimy sobie tak, chodzi o tych największych przestępców, tych, którzy nie znają Boga, nigdy się z Nim nie pojednali, na pewno nie chodzi tutaj o mnie, który siedzę w ławce w zborze i już tyle razy słyszałem to, co dzisiaj mówisz. Wydaje mi się raczej inaczej, że ten tekst tak naprawdę dotyczy dzisiaj tak samo mocno ciebie i mnie, jak i wszystkich tych, którzy chodzą wokół nas, w naszym otoczeniu, w naszych pracach, w ogóle na ziemi. Każda jedna istota jest zobowiązana do tego, aby wsłuchać się w ten tekst, w to słowo. Wszyscy bowiem mamy tego samego jednego Boga, który oczekuje względem każdego człowieka dokładnie tego samego. W tym kontekście, o którym mówię. Czytamy przecież w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, kiedy apostoł Paweł, posłany przez Boga, przemierza kilometry z tym wspaniałym przesłaniem Ewangelii, która przecież wzywa ludzi do opamiętania, do wiary w Jezusa, do porzucenia swoich dotychczasowych ścieżek i do zaufania bezwzględnego Jezusowi, przybywa w końcu do Grecji. I tam staje w pewnym miejscu i mówi tak: Bóg przecież czasy niewiedzy puszczał płazem, ale teraz wszystkich i wszędzie wzywa do opamiętania, do opamiętania. Przeczytajmy ten tekst, abyśmy mieli jasność tego, co tutaj jest wyraźnie powiedziane. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg jakby puścił to płazem, jakby pominął. Teraz jednak wzywa wszędzie i wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył też dzień. Zauważcie, co tu jest napisane. Dlaczego wzywa do opamiętania? Dlatego, że wyznaczył dzień. Wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego on ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych, mówiąc o Jezusie Chrystusie, któremu przekazał wszelki sąd nad żywą istotą. W innym zaś miejscu, ponieważ tutaj jest napisane, niegdyś puszczał czasy niewiedzy, teraz, kiedy dokonała się ofiara, kiedy Jezus zapłacił, kiedy w końcu wykonało się to, co miało się wykonać, co było zapowiedziane przez lata. A więc przyszedł Mesjasz, położył swoje życie w ofierze, dokonał przebłagania, wszedł ze swoją świętą krwią przed Boże oblicze i w końcu usatysfakcjonował sprawiedliwość Boga. W ten sposób otworzył drzwi ludziom do zbawienia, nam niegodnym, nie mającym najmniejszych szans, aby o własnych siłach, z własną mobilizacją, z całą tą naszą moralnością wskoczyć do nieba. Teraz jest to możliwe, ale nie ze względu na nas, ale ze względu na Niego. Więc teraz, ze względu na to, wzywa wszędzie wszystkich do opamiętania. Kiedy czytamy drugi rozdział listu do Tytusa, więc drugi rozdział listu apostoła Pawła do Tytusa, to jest krótki list, zaraz po listach do Tymoteusza znajdujemy taki króciutki list do Tytusa, chociaż jest tak krótki, a jednak ma tyle tekstu, tyle wspaniałych myśli. W drugim rozdziale, 11 i 15, do 15 wiersza czytamy: objawiła się bowiem łaska Boża dla ciebie i dla mnie, przyjacielu, zbawienna dla wszystkich ludzi, bez wyjątku. Poucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. Wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa, bo On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić, zapłacić za nas od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność oddany szlachetnym czynom. O tych sprawach mów, więc dzisiaj stoję, aby mówić. Kochani, wróćmy do tego podstawowego tekstu z Księgi Ezechiela.
Ponieważ bardzo ważne, aby zrozumieć, co tu jest napisane, bo tak jak wspomniałem, jest to dosyć trudny tekst. Stary Testament zwykle jest trudny, ponieważ są to cienie rzeczy przyszłych. Po cieniach nie można wszystkiego poznać. Czasem patrząc na cień, mylisz się bardzo, myśląc, wyobrażając sobie, co też ten cień, co też jest tą rzeczywistością, która pokazuje cień. My wiemy, że rzeczywistość nadeszła, kiedy przyszedł Jezus, wszystko wyjaśnił, w Nim objawiona została chwała Boża, w Nim wszystkie obietnice, które zostały spisane, znalazły swoje tak. Ale dzisiaj patrzymy na cień, a więc na cień rzeczy przyszłych i czytamy tekst ze Starego Testamentu, aby odnieść go do tego, co Pan Jezus uczynił dla nas albo czego Bóg oczekuje od nas. Kochani, to jest szczególna księga, księga Ezechiela. Ci, którzy znają tę księgę, z pewnością wiedzą, iż Ezechiel był prorokiem Bożym, ale był też fantastycznym historykiem, wspaniałym historykiem. Cała ta księga Ezechiela, pomimo zawarcia w sobie, czy zawierania w sobie bezpośredniego słowa Boga, zawiera też, albo przeplatana jest też pewnymi wydarzeniami politycznymi, które miały miejsce w czasie jeszcze funkcjonowania, jeszcze ostatnich oddechów Królestwa Judy i także Wielkiego Imperium Babilońskiego. To jest sytuacja, 33 rozdział to jest sytuacja, którą bym nazwał naprawdę dramatyczną. Bo następne wiersze, 21-32, wyraźnie mówią o tym, co się wtedy działo, kiedy prorok ten wypowiadał te słowa. I muszę powiedzieć tak, ponieważ za chwilkę opiszę wam ten rys historyczny, abyśmy nie byli gdzieś tam odrzuceni od tej rzeczywistości, która się wtedy miała miejsce. Powiem tak, najdramatyczniejszą z tego wszystkiego była postawa ludzi i serca, którymi się odznaczali. Do tego zaraz przejdziemy. Kochani, dzieje Izraela są bardzo niezwykłe. Wszyscy chyba wiemy, kim był król Dawid, król Salomon. Wspaniałe rządy, błyskotliwe umysły, inteligencja, jakiej nie było na ziemi. Ale po królu Salomonie królestwo się rozpada. Powstaje Królestwo Północne, nazwane Izraelem, ze swoim największym ośrodkiem kulturowym i religijnym, jakim była Samaria. I powstaje Królestwo Południowe, nazwane Judą, gdzie ciągle dominowało jedno miejsce, ośrodek religijny, jakim była Jerozolima. Każdy miał swojego przywódcę, każdy z tych państw miał swoją religijność, każde z tych państw, czy z tych podzielonych państw miało swoje zamysły, swoje wizje, swoje plany, swoją duchowość. Ale do wszystkich, zarówno do tych dwóch, jak i do północnego, jak i do południowego, Pan Bóg posyłał swoich proroków. Proroków, o których czytamy w Starym Testamencie. A więc Królestwo Północne i Południowe. W pewnym momencie nadciąga wielkie imperium asyryjskie i pochłania cały żyzny księżyc, o którym wiemy przynajmniej z historii. Izrael, a więc Królestwo Północne, zostaje zabrane do niewoli. 10 pokoleń znika z powierzchni ziemi, wchłonięte przez cywilizację, tamtejszą cywilizację i do dzisiaj nie wiemy, gdzie są. Pozostaje Królestwo Judy w cudowny sposób odpiera ten najazd hordy asyryjskiej. I gdybyście zobaczyli mapę, jak wyglądało Imperium Asyryjskie, to wielka połać, a gdzieś w środku taka plama niezależnego miejsca, jakim była Juda. Juda, taka malutka. Ale to nie oznaczało, że Juda trwać będzie wiecznie. Bo oto nadchodzi czas, kiedy Asyria zostaje podbita przez Babilon i przychodzi znany król babiloński Nabuchodonozor i puka do drzwi warownych Jerozolimy, aby zabrać stamtąd ludzi. Bóg zapowiadał te czasy między innymi przez proroka Jeremiasza. To były dziwne czasy. Większość proroków ogłaszała wspaniałe dni. I oto znalazł się Jeremiasz i jeszcze kilku, którzy mówili, nie, wspaniałe dni, to miejsce zostanie opustoszone, zabrane. Nikt im nie chciał wierzyć, ale tak się stało.
Przychodzi król babiloński i zabiera najlepszych ze wszystkich ludzi, dwór królewski, między innymi Daniel, Ezechiel i inni znaleźli się w Imperium Babilońskim, gdzieś na ziemiach Babilonu. I tu rozpoczyna swoją działalność prorocką właśnie Ezechiel. W takich okolicznościach, gdzie znakomita część tego narodu jest poza domem, wzięta w niewolę, a tam w Judzie gdzieś ledwo dyszą ci, którzy pozostali. Nie mają przywódców, nie mają na kim się oprzeć, nie mają nadziei, ale jakoś funkcjonują. I tutaj rozpoczyna w 5 roku po zabraniu do niewoli, jak czytamy, Ezechiel swoją działalność. Bóg powołał go w dziwny sposób. Powołał go na proroka i powiedział: słuchaj, Ezechielu, odbieram ci mowę. Przez 6 lat nie będziesz nic potrafił powiedzieć. Zabrał mu mowę. Ten człowiek miał zatkane usta. Jak powiada, język przylgnął mu do podniebienia. Nie był w stanie mówić. Był niemy. Przez 6 następnych lat. Ale działo się coś cudownego. Za każdym razem, kiedy przychodziło Słowo Boże, otwierały się jego usta i mówił. A najczęściej to był prorok, który swoją postawą i swoim zachowaniem objawiał Boże polecenia. Znamy te teksty. Leżał na boku, coś tam musiał spożywać. Wszystkie te obrazowe rzeczy pokazywał i ludzie musieli się domyślać, co też Bóg mówi do narodu. Kochani, takim był Ezechiel. Został uprowadzony do Babilonu, tak jak już powiedziałem, i po 5 latach przyszło do niego słowo, został niemym człowiekiem. Niemniej jednak Bóg mu zapowiedział, odzyskasz mowę, kiedy przyjdzie do ciebie posłaniec i powie ci, Jerozolima została zdobyta. I to jest ten moment, o którym właśnie czytaliśmy. Nagle do Ezechiela przychodzi Boże Słowo, słowo od Boga. Słuchaj. Postawiam cię jako stróża. W tym proroczym widzeniu pokazuję mu nawet to, co tam miało się wydarzyć. Jest stróż na murach, nadciąga armia i to właśnie się działo. On oddalony daleko, daleko od tego miejsca widzi to jakby, choć znaczenie tego proroctwa było o wiele większe niż po prostu zwykła historia. I czytamy, że od 21 wiersza do 32, że faktycznie nadciągła armia, że przyszedł posłaniec, który mu powiedział Ezechielowi, iż miasto zostało zdobyte. Ten, a więc prorok, odzyskał mowę, zaczął mówić, zaczyna prorokować, zaczyna mówić to, co Bóg mówił do ludu, ale nagle okazuje się z tych tekstów, jakie było serce ludzi, którzy pozostali w Jerozolimie. I to mnie najbardziej zdumiewa i o tym chciałbym dzisiaj wam coś niecoś powiedzieć. Ludność, która została w Jerozolimie, pomimo najazdu Nabuchodonozora albo Nabukadnezara za pierwszym razem, jakoś zaczęli funkcjonować, żyć, próbować się jakoś trzymać, ale mieszkali w ruinach. Stawiali jednak opór, znamy to z historii, stawiali opór, próbowali walczyć o wolność, ale nie były to zrywy prawdziwej, duchowej wiary na Boże Słowo, jak to bywało w historii. Moje ulubione słowo, aby określić tych ludzi, którzy tam pozostali, to oderwani od rzeczywistości. I chciałbym, żebyś to słowo dzisiaj zapamiętał. Bo istnieje ogromne niebezpieczeństwo, abyśmy my jako chrześcijanie, a z pewnością ci, którzy nigdy nie pojednali się z Bogiem, żyli na tym świecie oderwani od rzeczywistości, a co mam na myśli? Nieznający prawdy o sobie, nieznający prawdy o tym, co się dzieje, nieznającym prawdy o Panu Bogu. Oderwani od rzeczywistości zaufali jakimś swoim widzeniom, jakimś swoim wizjom, jakimś swoim fałszywym obietnicom. Czytamy, że Pan skarży się Ezechielowi i mówi tak, mieszkańcy tych ruin, to jest 24 wiersz, w ziemi Izraela mówią tak, Abraham był jeden, a jednak wziął w posiadanie tę ziemię, a nas jest wielu, tym bardziej ją posiądziemy. Takie było serce tej resztki, która została w Jerozolimie. Nadciąga armia zapowiedziana przez Boga, że z powodu grzechu tych ludzi
To miasto zostanie pochłonięte, świątynia zostanie spalona, wszystko, na czym budowali do tej pory, zostanie zniszczone, a ci ludzie tańczą i śpiewają, że ziemię zdobędą. Oderwani od rzeczywistości, oderwani od Bożego Słowa i od prawdy. Chwała, chwała! A tu Bóg wzywa, pokutujcie ludzie, opamiętajcie się. Oto stawiam stróża na murach, ostrzegam was, Bóg mówi do tych ludzi. A ci jakby głusi na słowo, hołdują swoim urojeniom, swoim planom, wizjom i rysują świetlaną przyszłość dla tych ruin, które tam mają miejsce. Skoro Abraham był jeden, a nas jest wielu, cóż to za problem? Damy radę, mamy takich ludzi tutaj. Na pewno sobie poradzimy. A przecież wszystkie okoliczności wokół nich wskazywały na to, że to, co się stało i co ma nadejść, jest konsekwencją ich okrutnych win. Bóg później mówi, jak mam was ratować, jak macie posiąść ziemię, skoro jadacie potrawy z krwią, modlicie się do posążków, jesteście winni przelewu krwi i wymienia, i wymienia, i wymienia. Na cóż mi ta chwała, na cóż te wizje? Skoro tyle grzechu jest pośród was i przychodzi armia, chłonie to miasto, wszystkich przepędza, świątynia spalona, złoto wywiezione, kolumny stopione, wywiezione wszystko, absolutnie wszystko. Nie słyszą słów Boga, który wzywa ich do porzucenia bezbożności, gardzą napomnieniem i wezwaniem do pokuty, chodzą jak pijani wizjami o wspaniałej przyszłości, nie słysząc, jak Bóg do nich mówi, to nie chwała nadchodzi, ale upadek. Słowo Boga, jak czytamy zresztą w następnych wersetach, w 32 chociażby, słowo Boga znaczy dla nich nie więcej niż dobre przedstawienie, frywolna piosenka. Posłuchają, ale nic z tym nie robią. Mają przecież swój plan na to miejsce, na tamtą społeczność. Kochani, to jest to samo serce. Dlaczego tak próbuję zobrazować? Bo są trudne teksty, a moim zadaniem jest je tak przybliżyć każdemu z nas, abyśmy nie mieli wątpliwości, co tu jest zapisane i czego uczy nas ten tekst. To jest to samo serce tych ludzi, które bije dzisiaj w niejednym człowieku, który choć słyszał niejednokrotnie o Jezusie, o drodze zbawienia, o Bożej woli dla człowieka i o Jego wymaganiach względem człowieka, ale on chce żyć po swojemu, to dla niego niewiele znaczy, niech sobie mówią, co mówią, ja znam swoje, mam swój plan na życie, jest mi wspaniale, proszę mi nie przeszkadzać. To jest to samo serce, które jest również i w Kościele, pośród wielu wierzących ludzi, które zapatrzyło się być może na jakieś nowości, nowe trendy, nowe idee, zapominając o starodawnych prawdach, wzywających nas ustawicznie do zawrócenia ze swojej złej drogi. Powiem nawet więcej. Ci ludzie, oderwani od rzeczywistości, nie widzą prawdy o swoim stanie i swoim otoczeniu. Nie dostrzegają miejsca, w którym się znaleźli, nie słyszą słowa Boga, a więc nie ma prawdy pośród nich. Żyją w jakimś wyimaginowanym, fałszywym świecie. Każdy człowiek, który żyje bez Jezusa, który nie pojednał się z Nim, żyje w swoim fałszywym, wyimaginowanym, czasem nawet przyjemnym, ale świecie oderwanym od rzeczywistości, którą jest Jezus. Ale nadchodzi dzień, kiedy ta rzeczywistość spojrzy ci w oczy. Nadchodzi dzień. I wtedy wszelkie kłamstwo, oszustwo, fałsz, twój pomysł na życie, twoje wspaniałe myśli, plany i dążenia nagle przestaną mieć znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że spojrzysz mu prosto w oczy. Ten, który przyszedł na ten świat. To jest rzeczywistość. Przyszedł na ten świat. Oddał samego siebie. Dał się cały dla ciebie. Dlaczego? Dlatego, że ktoś już wydał wyrok na ciebie i na mnie z powodu naszych win, ale on to wziął na siebie. I to jest rzeczywistość, do której Bóg nas wzywa.
Zachowują się ci ludzie, a więc będący gdzieś tam w Jerozolimie, którzy pozostali, zachowują się jakby to, co Bóg mówi, nie miało dla nich znaczenia, albo to, co prorocy przyszli powiedzieć, nie miało tak naprawdę wielkiego znaczenia w kontekście ich obietnic i zapowiadanej chwały i przebudzeniu, które miało nadejść. Mówią, przecież Abraham, a więc powołują się na jakieś obietnice wyrwane z kontekstu, to dlaczego i my nie osiągniemy tego, co oni? Nie słyszą Boga, który mówi dziś. Największą potrzebą zborów jest, aby słyszeć, co dziś Bóg mówi do zborów. Co dzisiaj mówi Bóg do zborów. Diabłu udało się zasłonić ludziom oczy na ich własną winę. I w tych okolicznościach Bóg posyła stróża na mury, który ostrzega ich o nadchodzącym sądzie zamiast oczekiwanej chwały. Ostrzega ich i przekazuje jedną z najważniejszych biblijnych prawd. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje postępowanie i Bóg będzie nas sądził. To jest jedna z najważniejszych prawd. Kochani, to słowo o nadchodzącej armii było bardzo, bardzo mocno związane z kontekstem okoliczności. Faktycznie nadchodziła armia. Zostali zdobyci, tak jak już to wspomniałem. Fragment, który zacytowałem, dotyczy miasta Judy, Judejczyków, tych, którzy tam, miasta Jerozolimy, Judejczyków, tych, którzy tam mieszkali. Ale dla nas, tak jak wspomniałem, to są cienie rzeczy przyszłych. My mamy o wiele zacniejsze i bardziej doniosłe przesłanie, któremu powinniśmy zawierzyć. My również żyjemy w pewnym kraju duchowym i na murach stają stróże, którzy wzywają nas wszystkich i głoszą nadchodzącą armię w postaci Bożego Sądu. Dlatego w Nowym Testamencie tak wiele razy przeczytasz: ratujcie się, uciekajcie przed nadchodzącym gniewem. Idź, przyjdźcie do Jezusa, ratujcie się w Nim. Cały Nowy Testament wręcz, można powiedzieć, tutaj nas do tego nakłania, wzywa. Mamy zacniejszą wieść. Czytamy przecież w liście do Hebrajczyków, że w ostatnich czasach Bóg przemówił do nas przez Syna, Jezusa Chrystusa. Kiedy Pan Jezus wchodzi na górę przemienienia, zabiera ze sobą najbliższych uczniów, udają się na górę przemienienia i tam nagle rozlega się głos: ten jest Syn mój umiłowany. Z nieba głos: Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. I dzieje się coś niezwykłego, jeśli chodzi o obraz tego, co miało miejsce. Eliasz i Mojżesz znikają. Bo kiedy przychodzi Jezus, wszystkie nazwiska powinny zniknąć. Wszystkie. Kiedy przychodzi Jezus, każde imię ziemskie, choćby nie wiem jak wysokie, poważane, wielkie, wzniosłe było, musi zniknąć. Pozostał na tej górze sam Jezus. Zauważcie, wspaniała prawda. Mojżesz i Eliasz. Mojżesz, zwiastun prawa Bożego, musiał odejść. Eliasz, zwiastun sądu Bożego, musiał odejść. Wszystko to wypełnione w Jezusie. On pozostaje. Kochani, ci, którzy modlą się o świcie, wstają wcześniej rano, przed świtem, pewnie odkryli tę niezwykłą zasadę, że kiedy wstaje słońce, wszystkie gwiazdy znikają. Wszystkie gwiazdy znikną. Żadna nie potrafi się oprzeć przed wschodem słońca. Kiedy wschodzi Jezus, kiedy Jezus jest pośród nas, wszystkie gwiazdy znikają. Jeśli człowiek opiera swoją wiarę i nadzieję widzi w imieniu, w nazwisku jakiegoś nie wiadomo kogo, to jeszcze nie zajaśniał nad nim Chrystus. To jest bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z pojawianiem się gwiazd i gwiazdeczek celebrytów chrześcijańskich. Bądźmy mocno przekonani o tej zasadzie, że kiedy przychodzi Jezus, wszystkie gwiazdy znikają. Wszystkie. Kochani, proroka pośle takiego jak ja, mówi Mojżesz. W Dziejach Apostolskich apostoł Piotr mówi w ten sposób: każdy, kto go nie usłucha, będzie wytracony spośród ludzi. Mówi oczywiście o Jezusie. Kochani, dlaczego zatem wzywa nas, albo do czego zatem wzywa nas Jezus, ciebie i mnie? Czy mam się tym przejmować? Czy dzisiaj, siedząc na tym nabożeństwie, powinienem czuć jakąś odpowiedzialność wobec tych słów? Powiem tak, Ewangelia Jana 3, 14, 18, nie będę otwierał, powiem z pamięci, mówi o tym, że
jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak wywyższony musi być Jezus, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc nadchodzi sąd w postaci armii, ale na murach Bóg postawił stróżów, którzy mówią: opamiętaj się, oto Jezus, twój ratunek. Ta armia ci nie zagrozi, jeśli tylko zaufasz Jemu i poddasz się Mu. W innym miejscu, w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale 38, tu sobie może otworzymy ten rozdział, bardzo szybko spróbuję przeczytać. To jest ten moment, kiedy ludzie pytają się Piotra, co mamy czynić wobec tego? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić, tak jak ta czwórka z przodu, która dzisiaj siedzi na tym nabożeństwie. Niech każdy da się ochrzcić, ale zanim da się ochrzcić, niech każdy się opamięta najpierw. Tak jak pastor wspominał na początku, niech wyzna swoje grzechy, bo chrzest to jest publiczna demonstracja tego, co się stało w środku człowieka. Daje znać temu poprzez chrzest. I czytamy dalej. W imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powołał. W inny też sposób jeszcze wyraźnie składał im mocne świadectwo i zachęcał: ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. A więc apostołowie, choć nie używali tego obrazu, wiedzieli, że ich rolą jest ostrzegać ludzi. Być tym stróżem, który wzywa: słuchaj człowieku, czas się kończy, a Bóg przygotował ci drogę wyjścia z oblężonego miasta przez Jezusa Chrystusa. Ale ty możesz dzisiaj żyć oderwany od tej rzeczywistości i myśleć sobie: przecież mi się układa w życiu, przecież nie jest tak źle. A może ten stróż się myli? Gdzie tam ta armia? Gdzie ten sąd? Przecież jest tyle zła na ziemi, nikt nie reaguje i tak dalej. Możesz być oderwany od rzeczywistości. Możesz, jak ci ludzie. Gdzie tam? Przecież my mamy wspaniałe plany. To miejsce jeszcze będzie pełne powodzenia. Kochani, chrześcijaństwo to nie jest oferta. I chciałbym mocno to zaakcentować. Wiem, kiedyś pamiętam, moja bardzo bliska koleżanka, siostra w Jezusie podała taki przykład. Wiesz co, Damian, u nas w Niemczech, bo to było w Niemczech, mówi, na jednym z wielkich rynków miasta jest kilka stoisk. Są muzułmanie, są jacyś adwentyści, są chrześcijanie, są świadkowie, są buddyści, Hare Krishna i takie stoiska na rynku. I każdy próbuje coś tam swojego zdziałać. I mówi, wiesz, gdzie najwięcej ludzi przychodzi i najwięcej słucha? Do tego stanowiska, gdzie są muzułmanie. Ja pytam, ciekawe, dlaczego? On mówi, dlatego, że oni głoszą bardzo konkretnie, a reszta zwiastuje tak, jakby byli przedstawicielami handlowymi. Dają ofertę. Ofertę za ofertą. A ja powiem tak, Bóg nie jest przedstawicielem handlowym, a chrześcijaństwo nie jest ofertą. Zobacz, kiedy kupujesz auto, nikt nie ukaże cię za to, że kupujesz od innego, a nie tego sprzedawcy. Kiedy wybierasz sieć jakąś tam telekomunikacyjną, żaden z jakiejś konkurencji nie przyjdzie i nie zażąda od ciebie jakiejś kary albo zadośćuczynienia, że wybrałeś coś innego, a nie jego. Ale z chrześcijaństwem jest zupełnie inaczej. Chrześcijaństwo nie jest ofertą, a Bóg nie jest przedstawicielem handlowym. On wzywa ludzi i wymaga od nich porzucenia bezbożności i wiary w Jezusa Chrystusa, co jest odpowiedzialnością całej ziemi bez wyjątku na obliczu całej ziemi każdego człowieka przed ich Stwórcą. Dlaczego? Dlatego, że On posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. I przez tą ofiarę wzywa wszystkich, jak mówi apostoł Paweł, wszystkich wszędzie do opamiętania. A na dowód tego, że nie jest to oferta, będzie miał miejsce sąd, który sprawi, że ci, którzy odrzucili, będą musieli być potępieni. Oferty tak nie działają. Jest to przykazanie, to jest prawo, to jest nakaz.
Kochani, odpowiedzialność ludu Bożego, powinienem już zmierzać do końca, ale spróbuję jeszcze bardzo szybko w kilku minutach się zmieścić. Odpowiedzialność ludu Bożego, aby pokutować, również jest jak najbardziej tutaj akcentowana. Ten tekst to także wezwanie do pokuty Bożego ludu. Jeżeli on jest Bogiem w twoim życiu, to gdzie jest świętość? W twoim postępowaniu. Jeżeli on jest Panem, to gdzie jest posłuszeństwo? Jeżeli jest Ojcem twoim, jak mówimy i śpiewamy, to gdzie jest miłość do Niego, żarliwa i pełna poddania? A więc zawracajmy ze swoich dróg. A jeśli gdzieś błądzimy w naszym życiu i nasze życie jest pełne jakichś niecnych praktyk, pomimo tego, że mówimy o sobie chrześcijanin, to słowo jest dla ciebie dzisiaj. Zawróć, bo on wzywa wszystkich wszędzie do pamiętania. Nie możesz tak trwać, bo nadchodzi dzień, kiedy Jego wzrok na ciebie padnie. A On wie absolutnie wszystko o tobie. Więc wyznaj swoje winy, odrzuć to, co cię trapi, męczy, z czym chodzisz, pojednaj się z Panem. Ale w tym tekście zawarta jest również kolejna myśl. Każdy z nas odpowiedzialny jest przed Bogiem za to, aby ostrzegać ludzi. Ostrzegać zarówno w zborze, w społeczności, przez zwiastowanie, przez świadectwa, przez dzielenie się, przez myśli. Mówić i mówić o tym, co zagraża, o tym, co jest nie tak, o tym, co diabeł stara się czynić w tym miejscu. Kochani, pozwólcie, że choć mówię to z bardzo wielkim drżeniem, ale chciałbym, żebyście to, co teraz powiem, nie przyjęli tak bezkrytycznie, ale zwrócili mocno na to uwagę i zastanowili się w swoich sercach, zbadali. Bo jeśli jest to słowo, które obrazuje pewną przyszłość, to jest to bardzo ważne. Jeśli nie, odrzuć to, co mówię teraz. Wydaje mi się, że nadciąga pewna wroga armia na Kościół. Mam takie przekonanie, iż w pewnym momencie zaczęło się albo zaczyna się pewna próba dla Kościoła, dla chrześcijaństwa w Polsce. Próba. Próba polegająca na wierności Bożemu Słowu, na tym czy Boże Słowo będzie na najwyższym miejscu w naszym życiu, czy raczej ulegniemy presji charyzmatyczności i to będzie dla nas najważniejsze. Mówię całkowicie szczerze, czuję się bardzo blisko związany z tym zborem, więc staram się otworzyć swoje serce najbardziej jak mogę. Zaczyna się wielka próba chrześcijaństwa w Polsce, próba wierności. Wielu będzie mówić, że to, co nadchodzi, to przebudzenie i kiedy to nadejdzie, będą mówić, że to przebudzenie. A mi wydaje się, że jest to próba dla Kościoła. Próba. Próba wiary i wierności Bożemu Słowu. Mam przekonanie, tak jak mówię, możesz to odrzucić, ja tym mocno żyję, że będą to pewne demoniczne i bezbożne praktyki niezwiązane z Duchem Świętym, które będą chciały wedrzeć się do zborów w postaci charyzmatów, darów rzekomych, ale to będzie tylko i wyłącznie wymagało naszej solidnej podstawy, oczu otwartych i czujności, do której wzywa nas cały Testament, abyśmy byli czujni i badali wszystko. Kościele, zborze Pański, bądźmy więc silni w Słowie Bożym. Bądźmy więc silni w Słowie Bożym. Jeśli ma przyjść coś dobrego, to pamiętajcie, że razem z tym zawsze diabeł się sroży. Zawsze. Więc musimy być czujni. Dlatego dzisiaj jak stróż staje na murach, wypatruje wroga i staram się dzisiaj zadąć wróg. Ostrzegam. Kochani, ale gdyby, jakby nie popatrzeć na ten tekst, już pominąwszy to, co teraz powiedziałem, to nadciąga armia, która jest oczywiście Bożym sądem. Dlaczego ty masz się dzisiaj obawiać tego sądu? Dlaczego masz się przejąć nim? Dlatego, że Bóg jest Bogiem, który osądzi wszystko, co jest złe. I na sam koniec tego zwiastowania pozwolę sobie w praktyczny sposób udowodnić nam, jak bardzo to, co powiedziałem, jest prawdziwe. Mamy zbyt niskie i zbyt małe przekonanie o naszym grzechu i czasem pobłażamy naszym występkom, zamiast pokutować.
Kiedy pojawia się kłamstwo, powiedzmy w moim życiu, spróbuję dać taki przykład, gdybym nagle skłamał mojemu synkowi, który gdzieś tam krzyczał na nabożeństwie tata, ale jest tam gdzieś, gdybym jednak skłamał mu, coś, okłamałbym go w jakiś sposób, jaka ciążyłaby na mnie kara z powodu tego kłamstwa, jak myślicie? Co on by był w stanie mi zrobić z tego powodu? Nic, zupełnie nic. Dlaczego? Dlatego, że on nie ma prawa, nie ma autorytetu i nie ma władzy nade mną. Gdybym skłamał swojej żonie, powiedzmy dzisiaj, w jakiś dziwny sposób, okłamałbym ją, to konsekwencją mogłoby być to, że dzisiaj bym spał na kanapie. Mogłoby być konsekwencją. Ale znowu, to jest pewna konsekwencja. Gdybym skłamał w pracy, konsekwencją by mogło być, mogłaby być utrata pracy, tak? Oszukałem w pracy, tracę pracę, dlatego że jest to konsekwencja. Gdybym skłamał jakiemuś urzędnikowi państwowemu, w jakiejś sprawie oszukałbym, skłamał, konsekwencją by mogła być utrata wolności, czyż nie? Popełniłem przestępstwo, grozi mi pewna kara. Gdybym skłamał Bogu, co mnie wobec tego czeka? Dlaczego mam oczekiwać, że on zachowa się jak dwulatek? Czy widzicie, jaka jest różnica pomiędzy tymi stopniami, które wymieniłem? Różnica polega na autorytecie, na władzy i na autorytecie. Więc nie myślmy sobie, że Bóg pobłaża grzechom ludzkim, ale wyzywa wszystkich, raz to jeszcze powiem, wszystkich wszędzie do opamiętania, bo choćby jedno najmniejsze kłamstwo powoduje, że jesteśmy potępienia godni. Kochani, a więc nie bądźmy wyrwani od rzeczywistości, oderwani od rzeczywistości, którą jest Jezus jako jedyna droga zbawienia i nie zachowujmy się w żaden sposób w naszym życiu, jakbyśmy zamknięci byli w jakimś mieście i ogłaszali niesamowicie wspaniałe rzeczy w tym mieście, kiedy nadciąga wróg, a stróże stoją i wołają, jedyna droga to jest opamiętanie, porzućcie wszystkie swoje grzechy. Nie bądźmy takimi ludźmi. Jeśli dzisiaj przyszedłeś na to miejsce posłuchać, jesteś pierwszy raz, chciałbym cię bardzo mocno skonfrontować tym słowem. Z pewnością dobrze ci się wiedzie w życiu. Być może masz jakieś problemy, jak każdy człowiek, ale chcę ci powiedzieć, że największym twoim problemem jest to, że jesteś oderwany od rzeczywistości, którą jest Jezus. On jest jedyną drogą dla ciebie, jedyną nadzieją i jeśli nie oddasz się Mu i nie pojednasz się z Bogiem przez Niego, nie zaufasz zupełnie, iż ten krzyż jest dla ciebie absolutnie wszystkim, czego potrzebujesz, nie uznasz siebie za grzesznika, który potrzebuje ratunku w Jezusie Chrystusie, to przez całe życie aż do końca będziesz oderwany od rzeczywistości, która na ciebie w końcu przyjdzie pewnego dnia. Więc dzisiaj stoję jak stróż i chcę wezwać cię bardzo precyzyjnie wprost do twojego serca. Zaufaj Jezusowi, oddaj się Mu, porzuć swoją drogę. A zaufaj Mu, oddaj Mu wszystko, czym jesteś, kim jesteś, po prostu. On jako jedyna droga wyjścia z tego oblężonego miasta, na które nadchodzi, armia w postaci Bożego sądu. Bardzo mocno przeżywałem to słowo. Przez cały tydzień mocno, mocno konfrontowałem swoje myśli wobec tego słowa i wierzę, że jest to słowo, które Bóg chciał, abyśmy usłyszeli. Stojąc tutaj jeszcze wołałem, Boże, jeśli prorok Ezechiel stracił mowę i otwierałeś ją tylko wtedy, aby on mówił tylko to, co od ciebie pochodzi, jestem gotów. Jeśli mam mówić coś od siebie, zamknij moje usta. A jeśli nie, to niech jak trąba wybrzmi to, co dzisiaj przygotowałeś dla tego zboru. Skoro dalej mówię, to znaczy, że Pan się o nas troszczy i przekazuje nam słowo. Kochani, powstańmy, pomodlimy się. Boże nasz i Ojcze, Ty znasz każde jedno serce. Panie, my nie chcemy chodzić, jakbyśmy byli pijani jakimiś swoimi ideami, swoimi planami na życie. Jakbyśmy byli odurzeni swoimi pomysłami. Panie, nie pozwól, aby na jakichkolwiek oczach i sercu pozostała zasłona i łuski, które przysłaniają rzeczywistość, którą jest Jezus. Ojcze, ja modlę się, aby w imieniu Jezusa, Twojego Syna, właśnie w tej chwili, jeśli tylko pozwolisz i dasz łaskę,
aby te łuski i zasłony opadły i aby serca zwróciły się do Ciebie, aby w Tobie znalazły wszelką nadzieję, odpuszczenie win i grzechów, aby przyszła świadomość grzechu, ale też i świadomość wspaniałego ratunku, który jest w Jezusie Chrystusie. Aby w miejsce smutku, fałszu, bólu wstąpiła prawda. Aby w miejsce smutku pojawiła się radość ze zbawienia. Aby w miejsce oblężonego serca przez nadchodzący sąd pojawiła się radość zdobytego serca przez Jezusa Chrystusa, które świadczy o nadchodzącej, wspaniałej, duchowej rzeczywistości w pokoju i w radości z Tobą w wieczności. Panie, niech nikt nie pozostaje z nas tutaj na tym miejscu w jakiejś oderwanej od rzeczywistości, w jakimś świecie. Niech raczej wszyscy lgną do prawdy. Zachowaj też nadchodzące czasy, w których żyjemy. Daj nam postawę wierną Twemu Słowu, abyśmy byli gotowi, jak to odbieram, byli gotowi odeprzeć wszelkie zakusy wroga wobec społeczności i zborów w Polsce. Aby to, co nie pochodzi od Ciebie, było bardzo jasno ocenione, osądzone i skonfrontowane z Twoim Słowem. W imieniu Jezusa modlę się, Panie. Daj nam wszystkim Twojego Ducha, który przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Amen.